Parkiej. Ale Jessica, zawsze limit jednak tam szakuje. Mam nadzieję, że w tym roku zdecyduje się na udział większej ilości uczestników. 3, 2, 1 i trupcik. Życzę wszystkich dobrych wyników, zwycięstwa i bieg uważam za otwarty. I rozpoczęła się rywalizacja o godzinie 11:30. Tak rozpoczęliśmy dzisiejszy bieg na dystansie 10,5, a właściwie 4400. Dawaj szybciej! Z numerem 1 Marta Drulik, Hołub, Krzysztof Mucha. Z numerem 66, Tomasz Jabłoński, z numerem 40. Bardzo ciepło, dobrze, że wiatr chociaż troszeczkę powiewał. Duszno było, ale ogólnie całkiem przyjemnie, jak był wiatr, więc wtedy to troszkę pomagało. I najważniejsze, że woda na trasie, nie to pomogło troszeczkę. 5 kilometrów. Prosimy o weryfikację w zbiorze zawodów zawodniści z numerem 51. Aleksandra Balanek z numerem 1, właściwie ona miała numer chyba podmieniony troszeczkę. A my zaraz poznamy zwycięzcę na dystansie 10 kilometrów. Za chwilę pierwsi zawodnicy już zameldują się. Jest Ryszard Zaborski, jest zwycięzca dzisiejszego biegu na dystansie 10 km. Wielkie, wielkie brawa dla Ciebie. I się okazało, że jednak platforma wynikowa, serwer nam też się zawiesił. Powiem, że miałam panie starsze przed sobą, więc na miejsce open nie liczę. Zobaczymy jak w swojej kategorii wiekowej, ale najważniejsza jest zabawa, jak co roku jest fajna organizacja, fajni ludzie. Przeciwnicy bardzo silni, no dzisiaj troszkę lepiej mi poszło, bo ja się śmiałem, największa rywalka, najmocniejsza koleżanka akurat z wózeczkiem dzisiaj biegła, więc udało mi się wybiegać drugie miejsce, więc jestem bardzo zadowolona. Małgo Cygan, Agnieszka Tonkel, Weronika z Polska. Dystans 10 km i za chwilkę przechodzimy do kategorii biegowych. Dziękujemy. Jeszcze raz wielkie brawa. Trzymajmy się. Też kończyłam Politechnikę, więc zawsze z sentymentem uczestniczę. Chyba nawet od pierwszego biegu, jak dobrze pamiętam. Więc jestem bardzo zadowolona i bardzo lubię tu biegać. Zapraszam wszystkich za rok na kolejny bieg od ucha rektora. A obecnie życzę miłego weekendu. I zamykam obecny bieg. Wszystkiego wszystkiego.